Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Politycznej Bajaderki. Przed Państwem Piotr Sterkowski i Robert Tamioła. A dzisiaj przez ostatni tydzień działo się tak dużo, że mamy o czym rozmawiać. Myślę, że chyba największym, najciekawszym, najbardziej emocjonującym tematem będą wybory prezydenta USA i o tym, jakie fałszerstwa wyborcze na rzecz Kamali Harris już wykryto. Co powiesz na ten temat, Piotrze? Witam Was bardzo serdecznie. Jak cotygodniowej bajaderce politycznej. Bardzo się cieszę, Robercie, że udało nam się złapać i nagrać ten odcinek, bo muszę przyznać, że z niemałymi problemami robimy ten odcinek, za co w szczególności chciałbym podziękować Adrianowi Technicznemu, który jest z nami i nagrywa nas dzisiaj. Także bardzo dziękuję. I przede wszystkim, Robercie, nim byśmy przeszli do tych tematów politycznych, powiedz mi, jak spędziłeś 1 listopada? Czy było to święto rodzinne? Udałeś się, powspominałeś zmarłych, byłeś, przepraszam, to już 2 listopada, to dzień zaduszny, ale pierwszy dzień Wszystkich Świętych. Czy odbyłeś tradycyjnie marsz po cmentarzach, czy jednak uczestniczyłeś w tych wcześniejszych świętach typu Halloweeny, przebierałeś się i tak dalej, bo tutaj właśnie pojawiają się pewne jakieś tam informacje. Ja absolutnie jestem za naszymi dobrymi polskimi zaduszkami, które są naszą dobrą polską tradycją i o ile na groby pojechać nie mogłem, bo są 400 kilometrów dalej, ale jednak powspominałem, co powspominać trzeba, skontaktowałem się ze wspomnieniami o przodkach i odbyłem drobny katarzys. Natomiast rzeczywiście dzień wcześniej odbywało się u mnie na wiosce Halloween, chodziły dzieciaki. No i chciałbym się taką jedną refleksyjną myślą z Państwem podzielić, mianowicie czym de facto jest Halloween? Bo to nie jest tylko, no bo nasze zaduszki to jest wspominamy naszych przodków, którzy już odeszli, próbujemy złapać jakieś katarzys, podczas gdy Halloween to jest święto komercyjne, święto śmierci, święto strachu, no i przede wszystkim święto cukrzycy. Powiem szczerze, jak do nas dzieciaki pukały, to zamiast cukierków chciałem rozdawać serowe paluszki, takie smaczne, bez konserwantów. Moja córka uwielbia i ubóstwia, a inne dzieciaki brać nie chciały, bo cukierki. I uważam, że taki jeden dzień w roku, gdzie dziecko się obcha cukru maksymalnie, no to już jest kolejny krok ku cukrzycy. I jestem bardzo przeciwko popularyzowaniu Halloween w Polsce. No więc właśnie, Robercie, tutaj mówisz o cukrzycy, ale niektórzy ci uczestnicy tejże zabawy, bo to tak ładnie się mówi w mediach, że to zabawa, że to takie oswajanie właśnie jest ze strachem najmłodszych, nie wiem po co. Natomiast można być narażonym nie tylko na cukrzycę, ale i na przypadkowe gwoździe w czekoladzie. Oczywiście, co po niektórzy już tutaj patrząc na te wydarzenia, zaczęli określać, że to tutaj tak, tutaj bronią życia nienarodzonego katolicy, a tutaj wrzucają dzieciom, tak, żeby walczyć z tym Halloweenem, gwoździe do czekoladek czy tam cukierków, żeby właśnie dzieciom krzywdę zrobić. No dla mnie to od razu mi się nasunęła myśl, że każdy normalny człowiek to w ogóle o takich rzeczach nie myśli. Może go to w jakiś sposób denerwować, może tym dzieciom nie otwierać, może ich nawet pogonić, ale wkładanie, ostrych przedmiotów do czekolady, tak, dla dzieci to jest przestępstwo. To nikt normalny tego nie robi, natomiast z takim ogromnym jakimś zaskoczeniem i takim trochę żalem, bowiem przeczytałem informację, że wielu z tych, jak to się mówi dzisiaj, nowoczesnych liberałów zaczęło używać tego jako broni na katolików, tak, że to wszystkiemu winni są katolicy. Jest to obrzydliwa manipulacja i oczywiście dalsze dzielenie społeczeństwa, co w mojej ocenie powinno być skrytykowane, tak, i napiętnowane. No dorzućmy jeszcze do tego. Ja osobiście widziałem rzeczywiście na Twitterze te zdjęcia, gdzie były cukierki, były gwoździe. Powiem szczerze, nie wierzę, żeby ktoś to zrobił. Za to autentycznie można pójść siedzieć, a nie będzie trudno ustalić, No bo cukierki są w każdym domu różne, nie trudno będzie ustalić, z którego domu pochodziły i tu można pójść do więzienia. Nie sądzę, żeby ktoś aż tak prymitywnego sposobu używał. Mam takie mocne, silne podejrzenie, że po prostu jest to manipulacja. No, zobaczymy. Z tego, co słyszałem, właśnie sprawa miała trafić na policję i miała być wyjaśniana. No, także przykro mi, że niektórzy w taki, a nie inny sposób spędzają albo, no nie wiem, w taki sposób spędzają te święta. Dla mnie to był czas spędzenia z rodziną, takiego, słuchaj, no piękne jest to właśnie, jak idzie się cmentarzami wieczorem, kiedy widać te wszystkie lampiony, kiedy to się pięknie pali i to naprawdę jest coś, czego w Europie dzisiaj może nam nie jeden kraj pozazdrościć i kultywujmy to, dbajmy o tą tradycję, bo to jest takie wprowadzanie dzieci nawet, tak, bo jeżeli idziemy rodzinami, to jest wprowadzanie dzieci do takiej tradycji w sposób naturalny. Tak, jest śmierć, ona jest elementem życia, przychodzi czas na każdego z nas, tak, no, ale wspominamy tak zmarłych, od razu wspominamy w jakiś sposób miło swoich przodków, prawda? Moje dzieci od razu w tym angażują się i nie jest to na zasadzie takiego, wiesz, strachu, tak jak to w przypadku Halloweenu, tylko właśnie takiej czegoś naturalnego, elementu życia, tak jak mówiłem. Także tego i sobie i wszystkim Państwa życzę, żebyśmy w taki, a nie inny sposób obchodzili te święta. No ale Robercie, no, święta świętami, a tutaj bieżące sprawy. Wiem, bo byłeś ze mną razem na strefie starcia. Może tak jeszcze króciutko na ten temat. Jakie są twoje wrażenia? Bo wiem, że to był taki trochę twój pierwszy raz, tak? Drugi. Przepraszam bardzo, drugi, tak, no ale zanim nagraliśmy... Ale wreszcie się udało mieć 20 sekund sławę, 20 sekund byłem na wizji, akurat były dwa tematy w strefie starcia. Pierwszym ekonomia i gigantyczna dziura budżetowa i gigantyczny deficyt w tym i w przyszłym roku w zaplanowanym budżecie, a z drugiej strony właśnie wybory w USA. Ja miałem okazję się wypowiedzieć o budżecie, bo zaproszeni byli i z obozu rządzącego i z obozu przeciwnego, oczywiście prawdziwej prawicy, czyli partii Korwin i Konfederacji tam nie było. No i wszyscy omawiali ten budżet, te 50 miliardów nadmiarowego deficytu, ale nikt ani przez chwilę nie zająknął się o tym, a może by obciąć wydatki i podatki, może by ograniczyć państwo. W tej chwili ponad 20% wszystkich pracujących Polaków nie wytwarza niczego przydatnego innym, tylko pracuje w budżetówce, żeby wymuszać różne dziwne, bardzo często w ogóle niepotrzebne prawa. Więc przykro mi, ale mniej więcej takie zdanie właśnie w strefie starcia wyraziłem. Mi strefa starcia bardzo się podoba, bardzo fajne przeżycie, więc Piotrze, bardzo dziękuję, że już drugi raz ze mną byłeś w strefie starcia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się nam być w większym gronie. No ale co nie zmienia to faktu, że wśród gości nikt się nawet nie zająknął o obcinaniu wydatków, o może zmniejszaniu podatków. Mamy największe w historii Polski opodatkowanie 62% dla średnich zarobków. Ale fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo ja akurat dzisiaj, przygotowując się do tego programu, mam temat właśnie bardzo spokrewniony, bliskoznaczny z tym, co ty mówisz. I ja jeszcze wrócę do tego. Mówiła o tym, o sytuacji w Krajowej Administracji Skarbowej nie kto inny jak przewodnicząca pani Agata Jagodzińska, o czym ci też wspominałem, bo mówisz, że tam ile? 15-20% urzędników, tak, przepraszam, Polaków pracuje. Około 22-23% wszystkich Polaków. Niedługo to będzie 1/4. Że 3 Polaków będzie utrzymywać 4, który w budżetówce pracuje. Więc właśnie sytuacja w budżetówce wcale nie wygląda tak kolorowo. Tam, z tego co wiem, są pozamrażane pensje. To tak przynajmniej ta Jagodzińska wspominała, że te podwyżki są na poziomie niższym niż inflacja. I jest bardzo źle, tak? Natomiast w międzyczasie w środowisku urzędniczym wokół marszałka Sejmu przyznawane są wysokie premie i to tylko dodatkowo dodaje jakiegoś takiego smaczku całej tej sytuacji. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że wobec Polski wszczęto po raz kolejny, mówię, procedurę nadmiernego deficytu. Deficyt w tym roku przewidziano na 290 miliardów, nazywano potocznie tak, już dziurą Tuska, tak, słyszeliśmy to na Strefie Starcia. No i tutaj się nie myśli o obcinaniu, a wręcz w drugą stronę, o powiększaniu tych dziur, tak, po powiększaniu tych wydatków w jakiś sposób. No i teraz pytanie, gdzie są te granice? Właśnie chciałem zacytować jeden z artykułów, że jeszcze w Polsce nie jest tak źle, że dług publiczny według metodologii unijnej w Polsce wynosi ponad 52% PKB. I to nie jest tam czy dużo, czy mało, ale eksperci zwracają na coś innego, że w Polsce jeszcze nie jest tak źle, bo jest to poniżej średniej, tak? Poniżej średniej długu w Europie. I w statystykach widać od razu, że Polska tak nie wypada najgorzej, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli general government, w drugim kwartale sięgnął u nas 52,3% PKB. I wyższy wskaźnik zadłużenia mają m.in. Słowacja, Niemcy, Węgry, a średnia unijna to 81,5% PKB. I Robercie, ja chciałbym Cię spytać, no okej, no nie jest jeszcze tak źle, ale czy to trochę nie jest tak, że przyszedł tutaj premier Donald Tusk, żebyśmy właśnie nadgonili troszkę tą czołóweczkę, żebyśmy jednak w jakiś sposób pozadłużali się, tak, że skoro inni mają źle, to my też mamy, prawda? Wspomniał o tym chyba jeden z interlokutorów na Strefie Starcia, że my mieliśmy w pewnym momencie, że byliśmy na zero, że nie powiększaliśmy tego długu, że trochę spłacaliśmy, ale oscylowało to wokół zera, ale potem przyszedł COVID. Taki Warzecha tam zwrócił uwagę, że tam potem 140 miliardów, potem 180 miliardów i dzisiaj 290 miliardów. Powiedz mi, czy to nie jest trochę takie celowe wpychanie Polaków, no, zadłużanie się, żeby ostatecznie być no, tym jednak biedniejszym, tak, narodem w Europie? Wiesz co, nie sądzę, żeby tu chodziło o biedę, to może być efekt końcowy. Sądzę, że raczej chodzi o to, że oszczędności czynią wolnym, a dług czyni niewolnikiem. Im większy mamy dług, im większe mamy zadłużenie, tym bardziej jesteśmy zależni od instytucji, które nam pożyczają. Już w tej chwili budżet na przyszły rok to jest około 900 miliardów, z czego prawie 300 miliardów, 280, to będzie ten deficyt, czyli de facto prawie co trzecią złotówkę przyszłorocznego budżetu trzeba będzie pożyczyć. Jeżeli doprowadzimy do tego, że 1/3, a może 1/2 budżetu to będzie pożyczka, to później ten, kto pożycza, może kontrolować, kto bankrutuje. Grecja zbankrutowała, gdy miała około 100% długu względem PKB i de facto ktoś, kto wtedy pożycza te pieniądze, najlepiej ktoś, kto siedzi przy drukarce i je sobie darmowo drukuje, ma wpływ na to, które państwo zbankrutuje, a które nie, i dzięki temu ma gigantyczny wpływ polityczny we wszystkich krajach, którym pożycza. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby nas bardziej w niewolnictwo i zależność wcisnąć, bo później, gdybyśmy zbankrutowali i nikt nam nic nie pożyczy i trzeba o 1/3 albo o połowę obciąć budżet, no to wiadomo, że taki rząd będzie się mierzył z tymi wszystkimi, którzy żyją z rządu. W Polsce byłby duży problem. Nawet jeżeli by obciąć socjal, no to mnóstwo osób się już do socjalu tak przyzwyczaiło, że jakby im to zbyt nagle zabrać, to się powinno zabierać w przeciągu 4 lat powolutku i ostrzegać przez 4 lata, ale jak się okaże, że nagle trzeba, no to wiadomo, rozruchy społeczne, przewroty, tak można rząd obalić de facto. No więc właśnie tutaj wspomniałeś o tym, że Grecja miała więcej niż 100%. No to tak patrzę, że źródło Eurostatu podaje, że dług brutto sektora instytucji rządów i samorządów w relacji do PKB w drugim kwartale 2024 w Grecji wynosi 163,6%. Więc widzimy, że to jest ogromny dług. Natomiast mówi się już wprost, że Grecja jest wykupiona przez Niemcy. Jak na to patrzeć? To jest bankructwo państwa spowodowane długiem. Jest sposobem na to, żeby zmieniać granice. Nie wiem, czy państwo wiecie, Grecja utraciła permanentnie wyspy. Tak, część wysp greckich została sprzedana. Wszystkie ważniejsze greckie porty zostały Chińczykom wypożyczone na 100 lat. Więc tak, oni przez chwilę udało im się trochę zasypać tę dziurę, ale za to nie będą mieli przychodów z portów przez 100 lat. Utracili wyspy. W ten sposób można zmieniać granice. Ja się zastanawiam, czy to nie jest kolejna niemiecka próba na przykład odzyskania swoich ziem utraconych. Tu Polacy macie gigantyczne zadłużenie, anulujemy wam dług, ale oddajcie Wrocław i całą ścianę zachodnią. Całą zachodnią Polskę. I któryś zdesperowany rząd może się naprawdę na to wtedy zgodzić. Nawet Polacy temu przyklasną, jeżeli będą wystarczająco zdesperowani. Ale zobacz, Robercie, wracam do tych danych Eurostatu. Włochy na poziomie 137%, Francja 112,2%, Hiszpania, Portugalia powyżej 100%. Natomiast to w Polsce są cały czas problemy z praworządnością, z imigracją, z wieloma rzeczami. To u nas są te problemy, tam tego nie ma. Jak to w ogóle można komentować w tym wypadku? Jeżeli nam zarzuca się brak praworządności, ponieważ na przykład politycy wybierają sędziów, to jak mamy traktować Niemcy, gdzie politycy wybierają sędziów? Że są tacy, którzy mogą więcej, są tacy, którym więcej wolno, są tacy, którzy są bardziej doświadczeni w demokracji, jak się nam to wmawia, że my za mało umiemy demokrację i dlatego nam nie wolno. Nie, to jest moim zdaniem sposób, żeby zdominować Polskę, wpędzić nas w dług, uzależnić, tak żebyśmy się karnie słuchali, bo dlaczego my mamy takie problemy i Węgry? Bo my się Unii Europejskiej stawiamy. Nie chcemy imigrantów, nie chcemy ETS-u, nie chcemy regulacji, nie chcemy zielonego dealu. I ceną za to, że się stawiamy, przynajmniej w strefie medialnej, jest to, że nie domaga u nas praworządność. Jak to napisała jedna z niemieckich gazet, w Polsce wreszcie jest przywracana praworządność, ponieważ Tusk uchwala łamiące konstytucję ustawy. I dla nich to jest symbol tego, że do Polski wraca praworządność, bo praworządność to jest słowo wytrych, to jest tak naprawdę podległość. Ma oznaczać, że jak jest praworządność, to jest podległość wobec Niemiec, a jak nie ma praworządności, to nie ma tej podległości wobec Niemiec i trzeba ją szybko przywrócić. Ale żebyśmy nie gadali tak tylko o samych tych Niemczech, bo to nie o to chodzi, prawda? My się tutaj w żaden sposób na to nie zapatrujemy, natomiast dostrzegamy pewne fakty, tak? Że dąży to w bardzo niebezpiecznym kierunku dla szeregowego obywatela, ponieważ to się przekłada. Na co się ten nadmierny dług może przekładać? To już wiemy. Sam koszt nie spłacania długu, tylko sam koszt odsetek, czyli podtrzymania długu, to jest 100 miliardów rocznie. To jest 1/9 budżetu, de facto 1/3 naszego deficytu budżetowego. To musimy pożyczać pieniądze, żeby spłacać odsetki. Tak naprawdę jesteśmy w spirali zadłużenia. Więc właśnie, ale Robercie, ja się pytam, kto ostatecznie za to płaci, bo to, że rządzący decydują w taki czy inny sposób, to, że nie zmieniają przepisów prawa, prawda? Wczoraj mieliśmy tego piękne doświadczenie, kiedy na strefie starcia właśnie jeden z posłów mówi, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i tak dalej, ale te przepisy nie zostały zmienione przecież, prawda? Wobec czego rządzący dalej mogą korzystać z tych przepisów, dalej z tych funduszy mogą korzystać. To samo się tyczy Funduszu Sprawiedliwości, dzisiaj rozsławionego, tak? Koalicja Obywatelska dzisiaj próbuje rozliczać bardzo szeroko były rząd, towarzyszy temu, w zasadzie wtóruje temu Najwyższa Izba Kontroli z prezesem Marianem Banasiem na czele. Natomiast ja nie widzę tutaj w jakiś sposób deklaracji ze strony rządu, że mimo, że mamy te narzędzia, nie będziemy z nich korzystać. Wręcz w drugą stronę. Widzę, że jest tutaj to wszystko coraz bardziej napuszone, coraz bardziej rozpasane, tak? Trochę mi się kojarzy takie powiedzenie, a teraz my, prawda, że Teraz tamci się narządzili i nachapali, tak? I teraz nasza kolej. Zgadza się, a oczywiście Polacy zapłacą w inflacji, która już sięga 5%, zapłacą w kolejkach po ratujące życie zabiegi, które będą stanowczo za późno, zapłacą w tym, że usługi publiczne będą coraz gorszej jakości i coraz droższe. Czyli de facto zapłacał swoją wolnością. Zapłacimy, bo oczywiście my również tu jesteśmy w Polsce, my również płacimy podatki i niewiele z tych podatków mamy w zamian, no bo większość jest przejadana. Niestety, jak to mówią, w tej chwili w USA bardzo wiele osób widzi, że teraz jak za Trumpem stanął Elon Musk i ma dołączyć do administracji jako człowiek od efektywnego wydawania pieniędzy, to zaraz się okaże, że tak jak zwolnił znaczącą większość pracowników Twittera, a Twitter nawet działa, a nawet lepiej, tak samo może się okazać, że zwolnienie znaczącej większości administracji sprawi, że tylko w państwie będzie lepiej. I ja też państwa do tego zachęcam, bo już w tej chwili, przykro mi to mówić, ale już ponad 20% pracujących osób pracuje w administracji publicznej, czyli te osoby nie wytwarzają nic przydatnego reszcie, tylko są naszymi nadzorcami i to nas dusi. Mamy za wysokie podatki, 62%. Inflacja rośnie, na początku roku była 2%, teraz jest 5%. Przypominam, inflacja wystrzeliła po tym, jak w lipcu podniesiono płacę minimalną. PiS zaplanował, PO się zgodziło, wszystko idzie zgodnie. No i znowu będzie ta sztuczka. Przypominam państwu, że kiedy PiS rządził i dodrukowali sobie masakryczną ilość pieniędzy i pozapożyczali Polskę pod kurek, to nasz dług sięgnął już prawie 60% względem PKB, to zrobili piękną sztuczkę. Zaczęli podwyższać płacę minimalną, gigantyczna inflacja i w magiczny sposób dług w stosunku do PKB spadł do 40%, więc mogli się znowu coraz bardziej zadłużać i przekazując rządy Platformie to było około 50% względem PKB. Więc oczywiście my do tego konstytucyjnego progu 60% nie dojdziemy, bo zawsze można podnieść płacę minimalną, wywołać inflację i dług magicznie się obniża. I piękna magia, prawda, Piotrze? No tak, to wczoraj też słyszeliśmy właśnie, że o tej kreatywnej księgowości, jakichś tam chockach, klockach w wymiarze finansowym, ale Robercie, cały czas gdzieś brakuje mi tego, że jakiegoś planu, prawda, że rządzący powinni mieć jakąś receptę na to, żeby jednak w jakiś sposób przeciwdziałać tym negatywnym efektom. I to nawet chyba eksperci już tutaj czytam w artykule, że podnoszą, że w polityce fiskalnej brakuje obecnie jasnego nakreślenia priorytetów, uważa Adam Antoniak. No prawda, ja się zgadzam. Zresztą pani Jagodzińska też mówi o dramatycznej sytuacji w kasie i tak dalej. Ona w drugą stronę, tutaj potrzebne są podwyżki, szkolenie i tak dalej. Ja wracam do tego złotego środka, bo przypominam ci, jak to minister Sikorski płakał, że on tam zarabia marne grosze w tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pokazuje swój pasek z wypłatą. Tak, jest źle. Więc ja uważam, że wystarczyłoby zrobić naprawdę prostą rzecz. Jeżeli mówisz, że 23% ludzi w Polsce żyje w budżetówce, czyli utrzymuje się z tych wszystkich podatków, no to sorry, ale zrobić po prostu natychmiastowe cięcia, bo i tak to będziemy musieli zrobić. Ja wiem, jak to brzmi. No jakbym był politykiem czy przedstawicielem obozu rządzącego, to by mnie zaraz powiesili, tak? Protesty i tak dalej, że tu zwolnienie. No niestety ludzie muszą zrozumieć jedną rzecz, że jeżeli będzie ta machina rosnąć i przybywać tych urzędników, to tak jak z nauczycielami, no narośnie tego tak dużo, że potem będzie ciężko rozwiązać ten problem. Dzisiaj mamy do czynienia wręcz z mafią nauczycielską, z mafią urzędniczą, że jeżeli nie zrobimy z tym porządku, to no będzie trzeba płacić za to, tak? Coraz więcej, z roku na rok będzie trzeba płacić im więcej. No ale trzeba sobie zadać pytanie, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej, nie jesteśmy już suwerennym, samorządnym państwem. Trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest cel istnienia Unii Europejskiej? Wiemy, że cel istnienia Chin to bogacić się i zdobywać wpływy ekonomiczne w innych krajach, ale bez zmiany ustroju. Wiemy, że w USA to jest bogacić się kosztem reszty i wszędzie wprowadzać demokrację na bombkach. A jaki jest cel Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska ma jakieś plany geostrategiczne? Ja nie słyszałem. Natomiast jest jeden cel, który Unia Europejska bardzo wyraźnie akcentuje. Mamy być biedni dla dobra klimatu i wszystko, co robi kanclerz Tusk, idealnie wpisuje się w ten plan. Przypominam, Fit for 55, Green Deal, to wszystko wprost, to są dokumenty Unii Europejskiej, w których wprost jest napisane, mamy być biedni dla dobra klimatu. No to jak mamy być biedni, to oznacza, że opodatkowanie ma iść w górę, ceny mają iść w górę, nasze wypłaty mają rosnąć znacząco wolniej od inflacji, no i dzięki temu w Europie będzie bardziej zielono. Nie wiem, co to oznacza, czy roślinek będzie więcej, chociaż już w tej chwili, nie wiem, w Polsce wyjedzie się za miasto, jest wszędzie zielono, skrawka wolnego nie ma. Ja nie wiem, jak bardziej zielono ma być. Polska jest i w ogóle cała Europa jest jednym z najbardziej ekomiejsc na świecie. No ale mamy być biedni. Taki jest cel. I widzimy, że rząd krok po kroku to robi. No ale możemy być biedni za pomocą podatków, a możemy być biedni za pomocą wojny. Podczas debaty Trump-Harris, Trump wprost powiedział, jeżeli on wygra, zakończy konflikt na Ukrainie. Kamala z kolei powiedziała, że jeżeli wygra, to zrobi wszystko, żeby wesprzeć Ukrainę. Co to oznacza? No dorzuci Polskę do wojny. Ja de facto, bo wczoraj w Strefie Starcia to był drugi temat, wybory w USA i wszyscy mówili, no nie ma znaczenia, kto wygra, ważne, żebyśmy mieli dobre relacje. A ja mówię, ma znaczenie, bo jeden prezydent mówi, zakończy wojnę i my, Polska, przestaniemy ponosić gigantyczne koszty tej wojny. Ja przypominam, że rządzący się w końcu przyznali, że na przykład całe paliwo, które idzie dla sprzętu ukraińskiego na wojnę, to pokrywa Polska. My płacimy gigantyczne pieniądze, tylko to się przed nami ukrywa i nie wiemy jak dużo, ale przecież wiemy już, że ponad 100 miliardów, grubo ponad 100 miliardów zapłaciliśmy za to, czyli zadłużyliśmy się, deficyt sobie zwiększyliśmy dzięki temu. Więc moim zdaniem ma znaczenie, kto wygra, bo o ile Harris jest właśnie z tej lewicowej frakcji, która lubi wywoływać wojnę, to Trump już rządził i on pokazał, że można przez 4 lata nie wywołać kolejnej wojny, a nawet jedną zakończyć i dawać sobie radę z Chińczykami i z resztą świata za pomocą ekonomii. Dlatego jak mówi Trump podczas debaty, że zakończy wojnę na Ukrainie, to ja mu naprawdę wierzę i to będzie dla Polski najlepsza rzecz, bo nagle przestaniemy ponosić koszty tej wojny. Co o tym sądzisz, Piotrze? No nie wiem, Robercie, czy nagle nie zaczniemy ponosić kosztów odbudowy Ukrainy, także no, to ja bym z tym uważał. Natomiast faktycznie pojawiło się taki temat, że musimy utrzymywać dobre relacje. I jedna właśnie z przedstawicielek polskiego parlamentu, nie wiem, czy ona nie jest już byłą, pani Prokop to chyba z lewicy jest już byłą posłanką, nie, wręcz oskarżyła prezydenta Trumpa, że jest przestępcą, że powinien siedzieć i tak dalej, więc tam nawet chyba pani z PSL-u zwróciła uwagę, no, że mówiąc takie rzeczy, jeżeli by prezydent Trump wygrał, no to sobie grabi, tak, bo nie zostanie to zapomniane. Ja nie wiem, czy akurat ktoś z administracji Donalda Trumpa przygląda się tym strefom starć i tego, co wygaduje akurat lewica, bądź coraz bardziej marginalizowana w Polsce, ale rzeczywiście ja bym zwrócił na coś innego uwagę, że Trump kiedyś był pytany chyba w BBC o to, czy nazwie Putina zbrodniarzem, a on mówi wprost, że nie, bo dużo trudniej będzie mu zawrzeć wtedy pokój z nim, więc on ma takie przejawy geniuszu, że rzeczywiście jest to w jakiś sposób działanie takie długodystansowe. Ja liczę na to, że rzeczywiście nie w interesie Polski Donald Trump, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, Donald Trump będzie działał w interesie Amerykanów. Ale oczywiście, przy okazji to będzie też nasz interes. Ja nie wiem, bo dzisiejsze elity rządzące działają wręcz wprost, nie w interesie swoim, tylko jakimś innych krajów, prawda? Czy to jedynego słusznego państwa, czy to państwa graniczącego z Polską, czyli z Niemcami, tak? Nie wiem, czy tutaj Donald Trump będzie na tyle sprawczy, żeby tutaj rozwiązać temat Ukrainy, gdy Polska tutaj ostatnimi siłami próbuje się wpychać do tej wojny, więc Robercie, mam taką nadzieję, bo to byłoby w interesie Polski, jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, bo tworzy to ogromne obciążenie dla naszego społeczeństwa i to trzeba podkreślać na każdym kroku. Ustawa w obronie ojczyzny, ustawa o pomocy Ukrainie, obywatelom Ukrainy, tak? To są bardzo duże obciążenia. Przypomnijmy sobie, jak ostatnim razem PiS doszedł do władzy na taśmach od Sowy i Przyjaciół. I te taśmy, to już chyba nie jest dla nikogo sekret, to nie były polskie taśmy polskiego wywiadu, tylko amerykańskiego. Więc bardzo możliwe, że jak dojdzie Trump do władzy, zacznie kończyć wojnę na Ukrainie, przestanie wspierać Ukrainę, powie musicie się dogadać, sorry, musicie stracić teren i przyjąć dość rozsądne warunki Putina, to może się nawet okazać, że nasza koalicja rządząca nie przetrwa. Przecież już w tej chwili są mega tarcia. Razem wyszło z koalicji. Hołownia odmawia rotacyjnego marszałka i już zaczyna się z tego wymigiwać. Bardzo trzeszczy w tej koalicji, a ledwo rok rządzą. Jeżeli tylko nie będą mieć własnego prezydenta, no trzeba sobie to wprost powiedzieć, USA ma tak mocny wpływ, że jest w stanie przechylić szale na rzecz któregoś z kandydatów w Polsce, no bo oni są duzi, silni, mali i słabi. Przykro mi to mówić, ale no bardzo duży wpływ mają na nas trzy główne kraje, których nogawek się regularnie czepiamy. Więc bardzo możliwe, że jeżeli Trump wygra, to w Polsce wygra konserwatywny prezydent, a potem koalicja rządząca nie zdoła dalej rządzić, rozpadnie się, a kolejne wybory to już może wygrać ktoś zupełnie inny. Bo chyba po roku rządów tego rządu widzimy, że okej, narzekaliśmy na ten poprzedni, ale teraz jest znacznie gorzej, znacznie bardziej się osuwamy. No ale żeby Trump mógł wygrać, to musi zebrać odpowiednią liczbę głosów. I tu jest problem, dlatego że w poprzednich wyborach, które w mojej opinii zostały Trumpowi ukradzione, mamy na to dowód statystyczny. Okazało się, że tak zwanych mail-in ballot, czyli głosowania przez pocztę, wróciło 7 milionów głosów więcej niż zostało wydrukowanych i rozesłanych, co oznacza, że ktoś 7 milionów głosów dorzucił wprost do puli. Ja nie mam wątpliwości, że na Bidena i dzięki temu marginalnie wygrał. A w tym roku już w tej chwili wiemy, że aż 72 miliony Amerykanów zagłosuje w ten sposób i jest to super okazja do nadużyć. Nie wiem, czy Trump będzie stosował tę taktykę, bo ona jest obrzydliwa, ale ewidentnie można nie wygrać, jak się jej nie stosuje. Natomiast, co jest ciekawe, coraz bardziej na Twitterze widać filmiki, kiedy ludzie idą głosować i tam mają takie maszyny do głosowania, jest ekran dotykowy, próbują zaznaczyć Trumpa i nie idzie zaznaczyć Trumpa, a zaznacza się z automatu Kamala Harris. Albo na przykład Polacy jadą sobie na wakacje do USA i idą głosować tam, gdzie nie wymagają dowodu osobistego. To jest masakra, że ktoś wchodzi sobie do punktu głosowań, nie sprawdzają, kto to jest, czy jest obywatelem, skąd jest, jak się nazywa, wchodzi, głosuje. Kolejna ciekawostka. W Kentucky z kolei zaczęli rozdawać ludziom karty z maleńką kropką w okienku Harris. I to głośno się rozeszło po internecie, bo co to oznacza? Jak ktoś zaznaczy Harris, no to jest w porządku i głos będzie ważny. Ale jak ktoś zaznaczy Trumpa i nie zwróci uwagi na tę kropeczkę, to będzie oznaczało, że w dwóch kratkach coś jest, głos jest nieważny. I Okej, tutaj wybuchła afera, zaczęli to sprawdzać i się zaczęli poprawiać, ale ewidentnie widać, w którą stronę to jest pchane. No i oczywiście zwróćmy uwagę, w jaki sposób media przyczyniają się do uciszania Trumpa. Był bardzo sławny i bardzo dobry, polecam, bo oglądałem, wywiad Trumpa u Joe Rogana. Może oglądałeś, Piotrze? Niestety nie oglądałem, ale może nakreślić, co tam się działo, co tam się wydarzyło, bo na tych ostatnich... Wiesz co, ja powiem tak. Trump mógł się w spokoju powypowiadać, podyskutować, pofilozofować, nie był naciskany, nie było żadnych sztuczek i wypadł naprawdę dobrze, prezydencko, inteligentnie. Opowiadał bardzo ciekawe rzeczy. Mi się na przykład najbardziej spodobał ten moment, w którym on się chwalił, w jaki sposób załatwił szefów Al-Kaidy. Że za czasu, kiedy Trump był prezydentem, w pewnym momencie w ogóle przestali ginąć amerykańscy obywatele na tamtym terenie. I jak to Trump załatwił? Spotkał się z liderami ISIS i mogłem się pomylić z inną organizacją terrorystyczną. Spotkał się z tymi liderami i on im powiedział wprost, że ani jeden amerykański obywatel nie może zginąć, bo jak zginie, to ja was załatwię. I wyciąga z klapy zdjęcie, na którym widać domy wszystkich szefów tej organizacji, zostawił i wyszedł. I nawet generałowie przyznają, że to było mistrzowskie posunięcie i do końca jego prezydentury nie zginął ani jeden amerykański obywatel tam. Trump potrafi takie rzeczy fajnie opowiadać. Tego się dobrze słucha, kiedy mu się nie przerywa, nie daje w oczy światłem i nie ma się przeciwko sobie prowadzącego, tylko prowadzący po prostu zadaje pytania, człowiek się może wypowiedzieć. Tego się bardzo dobrze słuchało, ale oczywiście wybuchły kontrowersje, dlatego że wywiad opublikowany na YouTubie był nie do znalezienia, chyba że ktoś bezpośrednio link podesłał i zaczęły się pokazywać dowody. Włączył się w to Elon Musk, zaczął pokazywać dowody i nagle YouTube odblokował i można już znaleźć spokojnie ten wywiad. Więc widać, że nawet YouTube włącza się w kampanię w USA. Widzę, że Piotrze, chcesz coś powiedzieć? Tak, wiesz, Robercie, mi się przypomniała taka sytuacja, bo tutaj nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś dość niedawno był taki proces Mariki za to, że wyrwała torebkę LGBT i tutaj jaka afera, że ją skazano na 3 lata, że ona ten... A właśnie czytałem niedawno informację, że właśnie sympatyk i wyborca Donalda Trumpa miał po prostu czapkę na sobie Make America Great Again i został pobity. I to tylko pokazuje, jak bardzo spolaryzowane jest środowisko, przepraszam, jak bardzo spolaryzowani są Amerykanie między sobą. I teraz pytanie, Robercie, do ciebie, bo myślisz, czy Donald Trump w takim środowisku sobie poradzi? Wydaje mi się, że bardziej niż Kamala Harris. Mimo że ta wydała mnóstwo pieniędzy, bo to nawet wyciekły jakieś maile, jakaś pani chyba na Instagramie się pokazywała informacje o tym, że tutaj ze sztabu Kamali Harris piszą wprost, że tutaj ma pani szansę na zarobienie dodatkowych pieniędzy, o ile udzieli tego poparcia pani Kamali Harris. Stąd od razu mi się zapaliła lampka, że przecież kurczę, był wysyp tych gwiazdek i gwiazdeczek, prawda, które popierają Kamalę Harris. Natomiast tutaj nie było słychać jakichś tam wielkich głosów poparcia ze strony Donalda Trumpa. Jak to wytłumaczyć, Robercie? Czy to jest równa demokratyczna walka, że po prostu gwiazdki są kupowane za pieniądze. Jeszcze wspominałeś tam o Jennifer Lopez, która w ostatnim czasie wypłynęła na zdjęciach z popularnym Puff Daddy, tak, który tam miał jakieś ekscesy pedofilskie. Więc widzimy, że ta Kamala Harris otacza się ciekawymi ludźmi. Otacza się ciekawymi ludźmi. A widać, że te gwiazdki są moim zdaniem szantażowane. Była taka sytuacja, że był wiec Harris i tam ona zapowiedziała, że będzie darmowy koncert bodajże Beyoncé. 12 godzin ludzie czekali, Beyoncé wyszła na scenę, Powiedziała bardzo szybko, że popiera Kamalę Harris i zeszła ze sceny i żadnego koncertu nie było. Widać, że zmusili w jakiś sposób Beyoncé do tego, żeby oficjalnie poparła, ale tak poparła, żeby było widać, że nie popiera. Nie ma tutaj żadnej równej walki. Tutaj działają koncerny, banksterzy, cały ten półświatek amerykański, te elity, ten matrix amerykański po prostu nie chce utracić władzy, a Trump nie dość, że już ma doświadczenie jako prezydent, właśnie mówi o swoich błędach jako prezydent w wywiadzie z Joe Roganem, to mi się bardzo podobało, że umie też powiedzieć o błędach, że złych ludzi miał na stanowiskach. On przez ostatnie 4 lata nie był prezydentem, mógł coraz więcej osób wokół siebie zbierać, tak jak Kennedy'ego, zbiera wokół siebie sensowne osoby. Nawet Muska teraz wciągnie, żeby zacząć efektywnie wydawać pieniądze w USA. Moim zdaniem, jeżeli dojdzie do władzy teraz, będzie znacznie bardziej sprawny, a dodatkowo system mu pokazał, bo zwróćmy uwagę, on tam groził, drain the swamp, pójdziecie siedzieć i tak dalej. Nikt nie poszedł siedzieć, nie było drain the swamp. Bardzo łagodnie potraktował Matrixa amerykańskiego. I jak się mu Matrix odpłacił? Ukradli mu wybory, jechali po nim przez ostatnie 4 lata. Moim zdaniem tym razem, jak dojdzie do władzy, będzie znacznie bardziej zdecydowany. Tak bardzo, że niektórzy prominentni ludzie, których nie chcę tutaj wymieniać z imienia i nazwiska, mówią, że Donald Trump zagraża nowemu porządkowi świata. A już, Robercie, totalnie odjechałeś, już wjeżdżają szurskie teorie i tak dalej. Natomiast jeszcze wracając do tematu tego, jak ten w ogóle przebieg może wyglądać tych wyborów, ja uważam, że Kamali Harris bardzo w ostatnim czasie zaszkodziła niejaka wiewiórka. Nie wiem, czy słyszałeś o sytuacji. Słyszałem. Mianowicie, szanowni państwo, tak, wiewiórka. Pewien Peanut. Jest to taki, tak, Peanut. Był profil na Instagramie chyba, tak? 500 000 obserwacji. Facet robi fajną akcję, bo to taką właśnie prozwierzęcą nawet można by było powiedzieć. Fundację prowadzili i ta Peanut to była taka gwiazda tej fundacji. Oni zbierali pieniądze właśnie na pomoc zwierząt i tak dalej. I słuchajcie, przyszli, jakieś służby przyszły, tak, zabrały. Za szybko, jeszcze jest krok wcześniej. Pozwól, Piotrze, że się tutaj wtrącę. 7 lat temu wiewiórka straciła matkę, została zaadoptowana. Występowała właśnie, głównie słynęła z czapeczek, w szczególności z czapeczki kowbojskiej i dzięki temu im się ta fundacja rozwijała. I okazało się, że jakaś Amerykanka, która też była na Instagramie, czy tam na tym social medium, na którym się ścigali, miała gorsze zasięgi, więc zadzwoniła do służb powiedzieć, że wiewiórka ma wściekliznę. I oddaję ci głos, Piotrze. Tak jest. I te służby wpadły w ciągu 2 dni tą wiewiórkę uspały, podały eutanazję, tak to się ładnie mówi. Ale kiedy mówisz, że wpadły, to trzeba powiedzieć. Wyważyli drzwi, gościa walnęli na glebę, skuli w kajdanki i zabrali mu wiewiórkę i szopa. Tak jest. I zwierzaczki po prostu zabili. Więc wiecie, jeżeli Kamala Harris jest tutaj stricte ta prozwierzęca, proliberalna i tak dalej i tutaj robią taką akcję, no to po prostu, jak to się mówi? To chyba redaktor Janecki powiedział, nie zadzierajcie z wiewiórkami, tak? No ja od razu te słupki spadły. No. Że o coś innego chodziło. Chodziło o to, że rząd USA pokazuje, jaką ma władzę. Że może wejść do dowolnego domu. Nieważne, jak bardzo jesteś praworządny. Może cię rzucić na glebę i odebrać ci wszystko, co tylko może, nawet twoje ukochane zwierzątko i zamordować ci zwierzątko. Bądź, niech będzie zabić, niech morderstwo używajmy tylko do ludzi, ale de facto celowo zabić tę biedną wiewiórkę i tego biednego szopa, bo trzeba pamiętać, że szop był mniej popularny, ale też go uśmiercili, mimo że tej wścieklizny nie miał, no bo widziałem te najnowsze filmiki, teraz krążą bardzo po internecie, więc de facto Matrix amerykański pokazywał swoją siłę albo swoją głupotę, sam nie wiem jak to zinterpretować, ale zdecydowanie może to zaszkodzić Kamali Harris. Tak jest. Słuchaj, i może tym wiewiórkowym motywem byśmy zakończyli nasz dzisiejszy odcinek. Robercie, i zapowiemy, że w ciągu kilku dni nagramy kolejny, tak? Nagramy, dlatego że już za 2-3 dni nagramy kolejny, już będziemy wiedzieć, kto wygra w USA i będziemy się mogli w pełni skoncentrować na tym, co to oznacza dla Polski. Tak jest, a tymczasem taki uwaga, news, Wojciech Cejrowski opublikował materiał z Grzegorzem Braunem, także ponoć 1/3 materiału dopóki co, ale opublikował, także widać, że marketing tam jest dobrze rozgrywany, tak? Także szanowni państwo, z drugiej strony ekranu Robert Tamioła, bardzo dziękuję ci za obecność i za ten materiał. I zapraszamy państwa nie tylko, żeby zasubskrybować i polubić, ale też wpłacić piątaka na prawaka, czyli te 5 zł stałego przelewu na Fundację Kisiela, żeby takich programów i takich ludzi jak my mogło być więcej. I możemy to zrobić tylko z państwa wsparciem. Dziękujemy i widzimy się nie za tydzień, ale już niedługo, tuż po wyborach w USA, żeby je pokomentować. No i na pewno będą nowe newsy polskie i je również państwu przedstawimy. Bardzo dziękujemy i do następnego razu. Tak jest, a ja nazywam się Piotr Sterkowski i ze mną Robert Tamioła. Do zobaczenia następnym razem.